Thank you.
Przemek Knopik z tej strony, ale najważniejsza osoba na tej scenie to oczywiście Krzysztof Sierański. Słuchajcie, jestem tak zestresowany, że masakra, nie wiadomo, czy jesteśmy na internecie, czy nie, ja nie wiem do tej pory, ale mam nadzieję, że jesteśmy, ale fajnie, że wy jesteście, bo to trochę inaczej jednak grać dla paru osób niż dla komórki. No pierwszy koncert po epidemii, w moim przypadku pierwszy, naprawdę tą epidemię przeżyłem bardzo, bardzo tak nostalgicznie, ponieważ niestety koronawirus zabrał mi wszystko, co mogłem robić, co robiłem i niestety było ciężko, ale to już nie chodzi o to. Chciałbym, żebyście wiedzieli o tym, że tutaj jestem, bo chciałem pokazać się no, od razu z takiego wielkiego boomu, a wielki boom to tylko może być z tym człowiekiem. Znam go od, przepraszam, Krzysiu, że tak mówię bezpośrednio, ale znam człowieka mniej więcej 17 lat miałem bodajże, jak zobaczyliśmy się w akwarium. Oczywiście ja już wiedziałem, kto to jest i... Tyle co z Krzysiu, tak mniej więcej, tylko ja wtedy... No właśnie, broda i te sprawy. No i okazało się, że mistrz gdzieś tam, no, przypadek jakiś sprawił, że jednak się połączyliśmy, jeśli chodzi o granie i ja byłem w totalnym szoku, ponieważ byłem totalnym małolatem, który gra jakieś tam pierwsze jazzy, pierwsze jakieś fusion, w ogóle jakąś muzykę poznaje jakąkolwiek, a tu z takim gościem, słuchajcie, i to... Naprawdę mogę powiedzieć swobodnie, oprócz mojego profesora, oczywiście mojego taty prawdziwego i mojego profesora Kazimierza Nekisza, to jest jakby trzeci tata dla mnie, dokładnie muzyczny, absolutnie, ponieważ ten człowiek pokazywał mi wiele rzeczy na bębnach. Nie wiem, czy wiecie, ale to jest człowiek, który siadał za bębny i grał takie rzeczy, że ja po 15 latach ćwiczeniach nie wiedziałem, co się dzieje. I w sumie basista, jak to się mówi, gitarzysta również, uczył bębniarza. No tak było, oczywiście przyjeżdżał do mnie Krzysiu czasami na dłuższe posiedzenia do Otwocka, do was tutaj, niedaleko, do Świdla dokładnie. Iśmy sobie muzykowali. To jest człowiek, który dał mi szansę, bo nie ukrywam, że ja nie jestem też człowiekiem, który na siłę coś robi, a szczególnie w muzyce, a ten człowiek po prostu polubił mnie takiego, jakim jestem, wziął mnie z wadami, bo miałem tych wad tyle, że nawet pamiętam tekst Krzysia, jak ty to tak napierdalasz te bębny. Ja mam niestety problem, bo no, grałem dosyć ciężko, tak, to prawda, ale no, po prostu tak mi nauczono, wydaje mi się, że bębny wtedy brzmią i tak dalej, no, jakieś tutaj głupot nawaliłem i tak mam. No i Krzysiu po prostu zaczął mnie troszeczkę uspokajać rzeczywiście i tak nie udało mu się do końca absolutnie, ale człowiek, który pokazał mi shuffle, człowiek, który pokazał mi różne latynoskie rytmy, to jest ten człowiek, nie mi Pino, ja nie. Nie tylko koleś, który się ma, czy Aleksa Akuna zresztą poznałem i miałem przyjemność i to jest to. Człowiek, który siadał, grał i mówił, stary, naucz się, bo to jest najważniejszy grup szafy, wiesz. Tak wstyd trochę, nie? Ty jazz, niby Kasi, Jonkisz. Naprawdę dostałem od niego wielką lekcję, dziękuję Krzysiu tutaj z tego miejsca. Sorry, tak, no ale musiałem troszkę pogadać i... No dobrze, i chciałem jeszcze tylko dorzucić. Ten koncert również dedykujemy, oprócz tego, że no, zbieramy się tutaj pierwszy raz po tych ciężkich chwilach, to jeszcze chcemy namówić was, żeby troszeczkę nas wsparli. Mamy coś takiego jak zrzutka, mam nadzieję, że dobrze mówię, bo wrzutka mówiłem, Jezus Maria. Ja się nie znam na tym, słuchajcie, ale tak robią podobno ludzie, więc możecie nas wesprzeć, jak i mentalnie, tak samo finansowo, możecie dostać za to wspaniałą nagrodę. To już wszystko macie na wydarzeniu, zapraszam serdecznie. Ale najważniejsza rzecz, gramy również dla człowieka, który niestety odszedł bardzo niedawno. To jest bardzo ważny dla mnie człowiek, ponieważ też był człowiekiem, który uwierzył we mnie i powiedział, stary, świetnie brzmisz, świetnie grasz, trochę jesteś, wiadomo, mało lat i tak dalej, ale się nauczysz. I jeszcze bardzo kochał moje bębny, które mam nadzieję kiedyś znowu będę miał. I on powiedział, stary, po prostu najlepszy bębny na świecie. A facet nagrał wszystkich. Jak poczytacie sobie o Winku Chruście, no to na pewno no, oko mam zbieleje. To jest człowiek, który nagrywał wszystko, każdą muzykę. Instytucja, wiecie. Ja mówiłem kiedyś od Tomasza Szukalskiego, świętej pamięci, Krzysztof zna na pewno, ja miałem też przyjemność. Słyszałem jedną rzecz. Muzyka to, wiesz, to jest jak... No, fakt, że po piwku było, ale dobra, ale no, wielki muzyk i mówi... Stary, muzyka to jest jak kobieta, wiesz, jak kobiety nie można kochać tylko za jedną, za to albo
za to, wiesz. Bo znajdę sobie lepsze, na pewno, nie? I zdrada gotowa. A tak to jak pokażesz w całości, to problem z głowy. No i rzeczywiście, ja przebijałem się przez każdą muzę, bo i klasyka, i jazz, i disco polo. Naprawdę nie wstydzę się. Szukałem wszędzie, szukam, no i znalazłem. Muzyka jest po prostu jedna i jest tylko źle zagrana. Ja to tak twierdzę. Krzysztof, dedykujemy ten, mam nadzieję, Krzysztof też się dołącza. Ja dedykuję też ten koncert właśnie Minkowi Chrustowi, który zmarł w moje urodziny. 28 marca, więc no. Miłego słuchania. Sorry, że tak, ale musiałem trochę prywatny, bo zawsze tak. Thank you.
Thank you.
Thank you.
Czekajcie, bo muszę... Słuchajcie, no to tak, bardzo dziękuję, że jesteście. Słuchajcie, mam takie, muszę niestety, ale muszę wszystko z kartki, bo ja zapomnę, potem mam kasa moralnego, że coś nie powiedziałem, bo sceplenie to jest jedną drogą, sceplenie zawsze jest sceplenie, od małego z nerwacji. Ale dobra, mam nadzieję, że się uda. Ja chciałem podziękować w ogóle tym państwa tutaj, czyli pani dyrektor, wspaniałej dyrektor, która raz, dwa, trzy załatwiła sprawę ze mną. Naprawdę szacun. Panu Piotrowi też dziękujemy. Tutaj też pan, który ogarnia to wszystko. I ja wiem, że to nie jest łatwe z muzykami, ale dziękuję. Chciałbym też także pochwalić moich kolegów. Słuchajcie, ja tutaj sprowadziłem tyle ludzi, że więcej od was. No, żeby to jakoś nagrać, zrobić, wiecie, no... Ja się na niczym nie znam, tylko na... Trochę jeżdżę samochodem, ale teraz nie. Także w ogóle, wiecie, no totalnie brat jest trochę inteligentny, a ja zostałem perkusistą, jak się podzieliło. Ja się naprawdę nie mam się, naprawdę. I słuchajcie, i dzięki piękne tym osobom, trzech facetów, słuchajcie, bezinteresownie, wiecie, no to jest dla mnie naprawdę wielkie teraz w tych czasach zrobić coś bezinteresownie. Na początek oczywiście, zapłacimy, nie martwcie się. Jacek Kawalec, słuchajcie, to jest akustyk, tam z tyłu siedzi, widzicie, jego nie ma, a ten facet tutaj naprawdę zrobił dźwięk i mam nadzieję, że też ten dźwięk idzie do tego streamu, czy nadal się nie mogę nauczyć online, live, transmisja, kurde, no jeszcze nie kumam. Dobra, słuchajcie, jest taki Michał, który też przyjechał, żeby właśnie ten live był. Nie wiem, czy jest, ale mam nadzieję, że Michał jest. Michał, nie znam nazwiska, bo po nazwisku się w ogóle nie... On mojego nie znam, ja jego nie znam. Ale Michał, super gość, przyjechał też w ogóle z Brągowa, czy w ogóle... Jezus Maria, w taką pogodę. I no jeszcze jeden facet, ale to akurat ten facet to jest stąd. Kurczę, nie będę z kartki właśnie, bo ja zawsze zmieniam ten problem z tym nazwiskiem jego. Krystian Hernisz, dobrze? Krystian Hernisz, to jest człowiek, który kameruje właśnie najlepszą kamerą, jaka była w Wrocławiu. Ściągnęli dla nas tutaj. Także dzięki piękne jeszcze raz. Naprawdę to, no bez tych facetów po prostu tak prawdę mówiąc nic by się nie odbyło, bo wow, to trzeba tyle wiedzieć naprawdę. Ja w całe życie bębny grałem od 4 roku życia i też widzicie, słabizna, nie? To co mówić? Dobra, już koniec tej prywaty. Krzysia teraz zostawię, ja jadę się przebrać, bo straciłem jakieś 8 kilo. Dziękuję bardzo za te naprawdę miłe spotkanie. Ja jeszcze tak wtrącę, ja w ogóle, wiecie o tym, no wiecie na pewno, że jestem z Otwocka, ze Świdra dokładnie, ale w Otwocku się urodziłem oczywiście i nie ukrywam, że ciągnie mnie z powrotem, bo trochę tej Warszawie już siedzę i tam gdzieś mnie wywiało też dalej, ale no Otwock to jest Otwock, jednak będę chciał tutaj, chciałbym bardzo z wami tutaj jak najczęściej się widywać. Dobra, idę. Dobry wieczór. Proszę Państwa, mam sygnały z sali, że jest za głośno. Czy to prawda? Nie. Dobra. Nie. Na sali, bo u mnie nie jest za głośno. Nie. Tak, żeby było ładnie słychać. Taniec, teraz taniec. Thank you.
Thank you.
Thank you.
Dziękuję bardzo. To było na tyle na dziś. Krzysztof Ścierański. Dziękujemy. Przemysław Knopik. Świder. Świder. Świder Bębnów. Dobrze. Pięknie świdruje. Dziękujemy bardzo. Proszę Państwa,
Przemek mówił o winku chrustu, chruście, winek chrust. O wspaniałym muzyku i wspaniałym koledze, którego zabrakło już niestety. Ale ja chciałbym jeszcze przypomnieć postać Grześka Grzyba, z którym kolega Przemek w akwarium wiele, wiele lat temu grasowali. Co środę był full, ponieważ wejście było za darmo i ówczesna młodzież przynosiła ze sobą coś do napicia się, czyli jakiś napój przeźroczysty. Zamawiano kolę w barze, a ten napój został ochrzczony, czy nazwany podstoliczną. To były urocze wieczorki w środy w akwarium. Ani klubu nie ma, ani nie ma wieczorków. Pozwólcie, że zagram utwór, który dedykowałem nie tak dawno pamięci Grześka Grzyba. Dzisiaj również winkowi chrustowi chciałem to zadedykować. Żegnaj, Grzesiek, żegnaj, winek. Thank you.
Ja nie pamiętam. Bardzo dziękuję. Pięknie dziękuję naprawdę, że przyszliście i wsparliście nas duchowo. Krzysztof Ścierański, przynajmniej Knopik. Usłyszałem niestety przykrą wiadomość, że prawdopodobnie się nic nie nagrało. W sensie nagrało, może się nagrało, ale niestety nie poszło w live. Więc jak to się, no. Także cieszę się, że mieliście okazję to zobaczyć i usłyszeć. Będzie retransmisja z tego, co słyszę. No, jestem załamany troszeczkę, bo wszystko się tak... Krzysztof na pewno może, ale ja już jestem za stary. Jeszcze raz dziękuję. Trudno. No, chciałem jeszcze podziękować też mojemu bratu właśnie, który też zajmował się i reklamował i wszystko robił, żeby to jakoś się udało. Niestety no, te narzędzia... Jednak to nie dla nas muzyków chyba. Więc bardzo mi przykro, ale no mam nadzieję, że gdzieś tam jeszcze się to uchowa i puścimy zaraz, jak tylko tam się uda to wyciągnąć. Jeszcze jedna rzecz, tak też taka prywatna, bo miała być tu moja rodzina, tak prawdę mówiąc. Bardzo chciałem zagrać w Otwocku ten pierwszy koncert po tej dłuższej przerwie i nie ukrywam, że jest mi troszkę też przykro, że na tyle mój tata źle się czuje, że nawet nie mógł z tego świta tutaj przyjechać. Mamo, niestety są w domu, więc dedykuję ten koncert mojemu ojcu, który zawsze mnie wspierał, a tak w ogóle, no mamusia też oczywiście wspiera cały czas słoikami i cudownie gotuje i kocha mnie tak bardzo, że aż muszę uciekać z domu, żeby jakoś jeszcze to wytrzymać, ale oczywiście w żarcie to mówię. Cudownie, tak, muszę więcej biegać. I ten. Słuchajcie, bardzo jeszcze raz dziękuję i naprawdę... Miło dzisiaj było. Szkoda, że tylko dla was, ale w sumie czasami jedna osoba jest, słuchajcie, na sali i jest dla kogo grać, więc wszystkiego dobrego.